pani podopieczni. Jak widzicie, za oknem wciąż trwa zima. W tym trudnym czasie nie zapominajmy proszę o dokarmianiu naszych małych, pierzastych przyjaciół. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak w zeszłym roku wspólnie na pracowniach właśnie w tym okresie zbijaliśmy karmniczki, aby wspomóc ptaszki w tym trudnym czasie. Dzisiaj chciałybyśmy Wam przekazać, w jak prosty sposób można przygotować taką karmę, którą możemy zawiesić na gałązce przed domem, ze składników, które myślę każdy z nas posiada w domu. Nie musi to być karma profesjonalna zakupiona w sklepie zoologicznym, chociaż też taką tutaj mamy. Ale chciałabym Wam pokazać właśnie, jak z prostych rzeczy, które każdy z nas ma, można przygotować taką karmę. Krok pierwszy. Przygotowujemy sobie nasionka, ziarenka, płatki, co kto ma w domu. My na naszej pracowni kulinarnej wyszukałyśmy kukurydzy, kaszy jaglanej, płatków owsianych, zwykłych płatków kukurydzianych do mleczka, nasionka zbóż mamy, nasionka słonecznika, kasza gryczana oraz karmę, którą kupiłyśmy w sklepie zoologicznym, ale niekoniecznie musimy jej akurat używać. No, niezbędna będzie również kostka smalcu. Potrzebujemy także foremek, w które wklejemy naszą przygotowaną karmę. Z racji tego, że zbliżają się walentynki, postanowiłyśmy zrobić to w serduszkach, ale Wy możecie użyć foremek, jaki posiadacie. Jeśli nie macie foremek, możecie użyć też rajstopki albo skarpetki, w którą również można fajnie i łatwo zapakować przygotowaną karmę. Przygotujmy sobie również wełnę lub sznureczków, co mamy, tak? Gdzieś zawieszki, które pętelkujemy na końcu. One nam posłużą do umieszczenia przygotowanej karmy na trzy. Kolejny krok, kochani, to rozstawianie smalcu w garnku. Odpalamy gaz. Teraz proszę Was, abyście uważali podczas tej czynności. Smalec nam się roztopił. Ściągamy go z kuchenki. I teraz bardzo fajna, myślę, że kreatywna czynność. Mieszamy nasionka, tak? Wrzucamy wszystkiego po troszku. Tak, aby nasza konsystencja stała się stosunkowo trwała. Jest nałożenie przygotowanej przez nas mieszanki na foremek. Warto robić to nad jakąś tacką, jakimś zabezpieczeniem, żebyśmy sobie aż tak bardzo nie nabrudzili na stole. Nałożyliśmy mniej więcej 3/4 foremki. Wkładamy sznureczek. Dociskamy pozostałą karmą po brzegi. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Kolejny sznureczek. Możemy paluchem docisnąć. Myślę, że żaden ptaszek nie oprze się takiej przyjemności. Serduszka napełniliśmy. Zostało nam jeszcze sporo karmy, więc teraz trochę trudniejsza część zadania. Napełniamy naszą rajstopkę. Zobaczcie, to już się nam fajnie ściąga.
przejmujemy tym, bo zaraz to rozbieramy. Kochani, a teraz po ciężkim wysiłku idziemy na godzinną przerwę na herbatkę, by nasz smalec i nasza karma całkowicie zastygła. Kochani, pod naszym filmikiem umieściłyśmy również link do samodzielnego wykonania karmnika z plastikowej butelki. Moi drodzy, oto nasze gotowe pokarmy dla ptaszków. Wyszły pięknie. I zawieszamy je na drzewku. Kochani, zachęcamy Was do samodzielnego wykonania ptasiej karmy. Trzymajcie się cieplutko i uważajcie na siebie. Do zobaczenia.